Geologia. Proszę, pułkowniku, pozwólcie zameldować. Mówcie. Michał Grzesia. Znowu nadaję. W dzisiejszym odcinku pomówimy o menhirach i ortostatach. Pokrótce zapoznaliście się już z tymi pojęciami. Dzisiaj sobie wyjaśnimy ich znaczenie, a także dowiemy się, jaka jest różnica pomiędzy menhirem a ortostatem. Zapraszam. Co to jest menhir? Menhir to jest najprostsza forma megalityczna. Jest to pionowo wbity w ziemię słup kamienny, głaz kamienny bądź kolumna kamienna. W Europie mamy 50 tysięcy menhirów. Oprócz Europy menhiry występują w Azji, Afryce i Ameryce. Z tych 50 tysięcy około 10 tysięcy występuje na Wyspach Brytyjskich. W Irlandii ponad połowa z tego. Z najstarszej neolitycznej tradycji megalitów wywodzą się menhiry. Są one kolumnowymi blokami kamiennymi, ustawionymi niczym słupy. Nazwa menhir wywodzi się z języka bretońskiego, który należał do grupy języków celtyckich. Men, kamień, hir, wysoki, długi. W języku angielskim na określenie menhira używa się terminu standing stone, czyli stojący kamień. Używa się również innego terminu ortostat. Oprócz Irlandii menhiry spotykamy także w Anglii, Brytanii, Skandynawii, Francji, na Półwyspie Iberyjskim, na Korsyce. Menhiry w Irlandii odróżnia od innych krajów to, że brak jest tu okazów gigantycznych. Wysokość menhirów w Irlandii jest różna. Najmniejsze mają poniżej 1 metra wysokości. Najdłuższy znajduje się w Punchestown na zachód od Dublina i ma ponad 7 metrów długości. W większości są to monolityczne słupy naturalne, czasem tylko z grubsza ociosane. Pierwsze menhiry bez wątpienia wznosiła ludność, która wybudowała wielkie konstrukcje megalityczne. Neolit, czyli czasy pierwszych rolników. Później menhiry wznoszono, kontynuowano tę tradycję w epoce brązu i w epoce żelaza. Uważa się, że niektóre z menhirów powstały również w okresie wczesnochrześcijańskim. Czystą spekulacją jest oszacowanie wieku menhirów, z którymi się spotykamy. Bez badań archeologicznych jest to science, ale science fiction. Bardzo trudno jest jednoznacznie określić wiek menhirów. My posłużymy się metodą typologiczną. Datowanie metodą typologiczną jest to metoda datowania względnego oparta na teorii ewolucji Darwina. Opiera się na założeniu, że ewolucja zabytków przebiegała w taki sam sposób jak żywych organizmów, to znaczy od form najprostszych do najbardziej złożonych. Im zabytek jest starszy, tym ma prostszą formę. Im młodszy, tym forma bardziej złożona. Menhiry, jako pojedyncze pionowe kamienie wbite w ziemię, tworzą najprostszą formę megalityczną. Jeśli do naszego datowania przyjmiemy metodę typologiczną, to możemy stwierdzić, że to są najstarsze kamienne zabytki, jakie znamy z Irlandii. Jeżeli chodzi o datowanie bezwzględne,
Menhiry umiejscowia się między 4000 lat przed naszą erą, a 1500 lat przed naszą erą. Ceramika znajdowana wokół menhirów w czasie badań archeologicznych sugeruje nam, że część menhirów należała do ludności kultury Pucharów Dzwonowatych, która przybyła do Irlandii ze wschodu około 2800 lat przed naszą erą. Szczyty w menhirach mogą być spiczaste, zaokrąglone lub płaskie. Ten menhir prawdopodobnie miał szczyt spiczasty, nie zachował się, jednak ten szpic wydaje się być tutaj nieco wyodrębniony. A ten menhir akurat ma szczyt płaski. We wszystkich monografiach dotyczących menhirów podkreśla się ich sakralny charakter. Badaczom przysparza najwięcej kłopotów ich interpretacja. Pomimo obfitości danych, nie rozstrzygnięto dotąd, czym one były i jakie pełniły funkcje. Biorąc pod uwagę źródła archeologiczne i etnograficzne, menhirom przypisywano różny symbolizm. Substytuty ciał zmarłych z wcieloną weń duszą, czy tron dla duszy, męski symbol seksualny, wyobrażenia bóstw, pomniki upamiętniające wielkie wydarzenia czy wielkich ludzi, podobizny przodków, oś kosmiczna, gnomony, znaki gantarskie itd. Jeden z badaczy, Tilly, przedstawił ciekawą interpretację. Dopatrzył on się w menhirach neolitycznych symboliki zawładnięcia dziką naturą przez pierwszych rolników. Siekieropodobne monolity ustawiali oni w ziemi jako znaki wyższego poziomu własnej kultury oraz dominacji nad pierwotnym krajobrazem przekształconym przez nich w areały uprawne. Główna funkcja menhirów ustawionych przy grobowcach zdaje się wynikać z analogii etnograficznych żywych kultur megalitycznych. Była w nich na pewien czas uwięziona dusza zmarłego przed jej dalszą podróżą ze światy. W starożytnej Grecji surowe słupy kamienne reprezentowały bogów. Z kolei w menhirach kobiecych, tych z piersiami, można dopatrywać się podobizny Wielkiej Matki. Menhiry ustawione na szczycie Kurhanu mogą reprezentować Axis Mundi, czyli oś świata. Na przykład taki menhir stał niegdyś na szczycie potężnego Kurhanu Newgrange. Oś łączyła ze sobą trzy strefy kosmiczne, niebo, ziemię i świat podziemny. W kulturach świata menhiry spełniały bardzo wiele funkcji. Mogły mieć charakter komemoratywny, wiązały się z uzdrawianiem i płodnością, wyznaczały miejsca transakcji handlowych czy zaręczyn, były oznaczeniami pochówków, reprezentowały zabitych wrogów, przedstawiały falusy. Niekiedy menhiry noszą na sobie motywy zdobnicze o charakterze symbolicznym, pastorały, podobizny siekier czy toporków, linie zygzakowate i faliste, motywy tarczowe, jakby parę oczu, wizerunki słońca, znaki w kształcie litery U oraz dołki miseczkowate. Wierzono, że kiedy bydło zostanie przeganione między menhirami, bydło to będzie bardziej płodne. Niejednokrotnie menhirom towarzyszą depozyty u podstawy znajdowane przez archeologów. Mogą to być ślady ognia, mogą to być skorupy, mogą to być krzemienie, kości ludzkie. Czasami sporadycznie spotyka się cały szkielet, interpretuje się jako ofiara zakładzinowa. Ofiary zakładzinowe miały być darem dla bóstw, demonów bądź też upersonifikowanej ziemi. Należało założyć je przy zakładaniu domostwa lub wznoszeniu innego rodzaju budowy. Jedna z interpretacji, tutaj musimy się odnieść do mitów i legend, mówi nam o tym, że kamienne menhiry są przedstawieniami ludzi, którzy zostali zamienieni w kamień. Niezależnie od tego, jaki wzorzec interpretacji przyjmują badacze, umiejscawiają menhiry na najniższym szczeblu ewolucji monolitów kulturowych.
się we wnętrzu korytarza grobowego, tego co z niego pozostało, z widokiem na ortostaty. Ortostaty to są kamienne płyty na sztorc wbite w ziemię. Ortostat i menhir z technicznego punktu widzenia to jest to samo. Można te pojęcia stosować wzajemnie. Jednak archeolog nie byłby sobą, gdyby tych dwóch terminów od siebie nie odróżniał. Jaka w związku z tym jest pomiędzy nimi różnica? Otóż ortostaty występują w większych zespołach, w większych grupach. Wraz z innymi elementami kamiennymi tworzą skomplikowane, złożone konstrukcje megalityczne, takie na przykład jak korytarze grobowe, komory grobowe, służą jako płyty wsporowe dla dolmenów, tworzą inne megalityczne grobowce oraz inne konstrukcje megalityczne. W przeciwieństwie do menhirów, które oprócz tego, że występują pojedynczo, nazywane są wtedy monolitami, występują również w grupach, jednakże nie tworzą złożonych, skomplikowanych konstrukcji kamiennych. Naszym patronem medialnym jest polski portal historyczny historykon.pl. Historia w zasięgu ręki. Juliusz Cezar w swoim dziele Wojna Galijska opisywał, że kiedy Celtowie atakowali rzymskie linie obrony, to krzyczeli: subskrybuj!